daje głos z ostatnim wykładem na dziewiątej szkole ekonomicznej instytutu misesa panu doktorowi Łukaszowi Jasińskiemu. Prawa. Bar bardzo dziękuję. No i w związku, że jest to ostatni wykład, to taka jest tematyka y, mniej y, standardowa, y, można po to potraktować jako wykład specjalny i jego tytuł interwencjonizm w ochronie zdrowia. Obamaker, a tak bardziej, prost, mówiąc językiem prostym, jak nie robić reformy zdrowotnej w USA i nie tylko taki praktyczny poradnik. Więc, więc przedstawię oczywiście część założeń tej dosyć medialnej reformy, które też różnego rodzaju wiadomości do Polski docierały. No, generalnie rzecz ujmując żeby lepiej spojrzeć na to, co się stało w USA, co ta reforma zakładała, bo to nie była reforma całego systemu, tylko pewnej jego części i tak wcale aż nie, 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 znaczy niezbyt dużej, ale spowodowała tak, znaczy, efektem była tak spektakularna katastrofa, moim zdaniem z perspektywy ekonomicznej, że rozeszło się to po prostu chyba po, po wszystkich zakątkach świata, a to akurat dobrze a przynajmniej było dosyć medialne, takie miałem wrażenie. Generalnie opieka zdrowotna w USA jest dosyć słaba albo w ogóle nie jest znana w krajach Europy czy w Polsce. Mamy takie ogólne wyobrażenie, że tam jest rynek i państwo się nie wtrąca, no bo nie ma systemu jednego płatnika i jak są jakieś niepokojące doniesienia, to się często wskazuje, że winowajcą są procesy rynkowe, przedsiębiorcy, nie wiem, chciwi, ubezpieczyciele, którzy nie chcą ubezpieczać tych potrzebujących ludzi o niskich dochodach i tak dalej. I żeby to spokojnie Państwu zreferować, to plan wystąpienia będzie wyglądał następująco. Na początku, dosłownie, kilka slajdów na temat sytuacji systemu ochrony zdrowia przed Obamacare w Stanach Zjednoczonych. Czyli w skrócie, co doprowadziło do tego, że co oni chcieli zmienić, tak oczywiście skrótowo. Jakie mieli założenia. To też będzie się pokrywało z tym, co pani doktor Alicja mówiła na temat interwencjonizmu, że mamy pojedyncze interwencje, później są kolejne. Co to ma zmienić? Jaki jest stan wyjściowy? Czy stan po interwencji jest lepszy? No i jak państwo zobaczycie... Dobra, może nie będę spoilerował, ale się być może domyślacie. Dalej powiemy sobie o założeniach tej reformy, o co im chodziło, czyli jakie środki podjęli, żeby zmienić daną sytuację. Powiemy sobie dosyć dużo na temat zjawiska tak zwanej spirali śmierci, czy tak bardziej formalnie może spirali przystępności, ale w Stanach się przyjęło, szczególnie w Stanach, takie dosyć potoczne wyrażenie death spiral, czyli spirala śmierci, zjawisko charakterystyczne dla rynku ubezpieczeń zdrowotnych. No i jak tutaj to przedstawię, to tę spiralę śmierci, spowodowały regulacje rządowe, a jej pojawienie się uniemożliwiło realizację głównego celu tej reformy, czyli objęcie ludzi nieubezpieczonych takimi subsydiowanymi quasi-rządowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi i właśnie o tym rynku, czy tak quasi, tym takim quasi-rynku Healthcare Insurance Marketplace, czy ja też używałem często w pracy doktorskiej sformułowania rynki giełdy, czy takie quasi-rynki, quasi-giełdy udawane, tak, też coś w rodzaju zabawy w rynek. To, to dosyć jest podobne i yy, o, tym, o tym też yy, powiem, jak generalnie ta spirala śmierci na tym rynku przebiegała, bo to jest kluczowe dla, dla całego Obamacare w zasadzie. Na końcu podsumowanie oczywiście literatura, jakby Państwo chcieli jeszcze zgłębić ten temat. Więc jak to wyglądało przed oba Kerry, Tutaj taki dosyć prosty, prosta tabelka. Jaki jest dostęp do świadczeń medycznych w Stanach Zjednoczonych? No i generalnie prawie co drugi Amerykanin ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne zawierane przez pracodawcę 5%, nieco ponad 5%. Oczywiście to jest w 2013 roku, dlatego że. ObamaCare weszła już, zaczęła funkcjonować w 2014, więc to jest taki um, tuż przed, tak? No to można zadać teraz sobie pytanie, dlaczego prywatne zawierane przez pracodawcę są bardziej popularne przez indywidualne, a nie indywidualne są bardziej popularne od indywidualnych z bardzo prostego powodu, dlatego że podczas II wojny światowej mieliśmy kontrolę płac w Stanach Zjednoczonych. Ale yy, czyli nie można było oferować wyższego wynagrodzenia, więc pracodawcy wpadli na to, żeby oferować ubezpieczenia prywatne, czyli takie pozapłacowe świadczenia pracownicze i tym sposobem konkurować o pracowników. I żeby no, jakoś to jeszcze tam wesprzeć, to, a później to zatwierdzono już tak bardziej oficjalnie yy, wprowadzono taką, taką no, regulację, czy yy, tak, takie prawo, że. Yy, jeżeli to jest zawierane przez pracodawcę, to składka czy ta część składki płacona, płacona przez pracownika nie podlega opodatkowaniu, albo można ją odliczyć od podatku dochodowego. Ale w przypadku indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego już nie. Dlatego tu macie m.in. odpowiedź, dlaczego tu jest y, 10 razy tyle, tak, jeżeli chodzi o udział. Y, dalej, program Medicare i Medicare. Medicare to jest rządowe ubezpieczenie dla osób o niższych dochodach, tam z przedziału. Zależy od stanu, chociaż tam Obamacare też to zmienił, ale o tym nie będziemy mówić. Medicare to jest dla osób tam w wieku 65 lat i starszych, czyli takie ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów. No i zauważcie, że te dwa ubezpieczenia to prawie 30, jeszcze jak sobie weźmiemy tą wojskową opiekę zdrowotną, tak? no to to jest ponad 30%. Dużo i mieliśmy prawie 15%, czy prawie 45 milionów, w zależności jak liczymy, nieubezpieczonych, i to był ten główny powód. Oni chcieli objąć tych nieubezpieczonych, którym źli ubezpieczyciele odmawiają ubezpieczenia, albo tam składki są za wysokie, Chcieli ich objąć ubezpieczeniem, i chcieli stworzyć właśnie te, te quasi-rynki, gdzie oni by sobie kupowali te subsydiowane ubezpieczenia, subsydiowane dosyć, dosyć mocno. Zaraz też Państwo zobaczycie, jak bardzo, ale to też nic nie pomogło. Yy, główny problem Ameryki to nie jest odsetek, nie wiem, 16,8 czy 17% PKB nakładów na opiekę zdrowotną jako, jako taki odsetek PKB, tylko to jest dynamika wzrostu cen w opiece zdrowotnej. CPI na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, tak sobie już wziąłem taki przedział, yy, 274%, opieka medyczna ogólna, czyli taka CPI yy, opie opieki zdrowotnej całej dla USA to jest 681%, a szpitalnictwo to 1300%. Dużo, dużo, dużo widać, jak, jak bardzo to te ceny rosną, świadczeń medycznych, po, yy, yy, jak, jak są powyżej tych, 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 tego zwykłego wskaźnika inflacji. To jest główny problem. Pytanie, co to powoduje? No, między innymi op opieranie się na ubezpieczeniu, a nie na płatnościach bezpośrednich i na szeregu regulacji w zasadzie każdej, yy, każdego obszaru opieki zdrowotnej w USA. W zasadzie jedyne takie wyjątki, gdzie nie ma takich regulacji, to jest rynek chirurgii kosmetycznej i chyba suplementy. I tyle, reszta jest ściśle kontrolowana, no i to jest między innymi, ale to tak przy okazji, a właśnie a propos, a propos ubezpieczeń prywatnych, yy, yy, jaka była dynamika wzrostu tych składek, więc zauważcie, że w zależności jakie lata, ale generalnie jakiego okresu byśmy nie wzięli, to te składki, czy w wariancie rodzinnym, czy w indywidualnym, ich dynamika była wyższa niż, niż stopa inflacji, niż zarobki pracowników. Więc, więc to też był pewien problem, dlaczego osoby nieubezpieczone no nie mogą zawrzeć ubezpieczenia, czy to indywidualnego, czy przez pracodawcę, bo one się stawały coraz droższe. A między innymi stawały się coraz droższe, droższe dlatego, że szereg stanowych regulacji mówił o tym, że dane ubezpieczenie musi zawierać takie ryzyko, takie ryzyko, np. leczenie alkoholizmu, choroby jakieś tam nowotworowe, które wynikają z palenia papierosów itd więc to nie ma nic wspólnego z ryzykiem ubezpieczeniowym więc napakowany pakiet ubezpieczenia tak jakbyście nie wiem płacili chcielibyście kupić jakiś pakiet telewizyjny gdzie jest nie wiem 10 programów to was interesuje a sprzedawane wam jest tam gdzie jest 100 programów i to was nie interesuje ale płacicie za te resztę kilka razy więcej no to to jest coś takiego i, i to też jakby rynek nie odpowiada za to że, że te ceny że ta dynamika wzrostu tych składek jest, jest aż taka duża i zawsze jest powyżej zarobków problem z nieubezpieczonymi też nie jest tak do końca bo to wygląda strasznie 45 milionów ludzi nie ma ubezpieczenia tam 50 a jak chcemy policzyć to znajdziemy takie dane że i 70 w zależności od, od okresu w roku ale to też bardzo ładnie Keith Hensie wyjaśnił były doradca chyba między innymi już nie pamiętam którego prezydenta chyba Busha ale też często często tam różnym władzom federalnym czy stanowym doradza i też jest ekonomistą no i on znaczy generalnie ja też w pracy doktorskiej dużo sobie tam robiłem takich szacunków i nie, nigdy mi nie wychodziło 45 czy 46 milionów, wychodziło mi nie wiem, czyli nie 15% nieubezpieczonych Amerykanów, tylko 2, 3, 4, 5%. A i tak oni są nieubezpieczeni, dlatego że y, mają, mamy, y, to, co oferuje rynek, to jest y, efektem regulacji. Y, tak naprawdę takich osób, którym, na, na, które naprawdę mogą potrzebować pomocy, to jest 10,5 miliona, więc to jest tam kilka procent y, tych, tych Amerykanów. 6 i 4, czyli ten zielony, to są osoby ubezpieczone w Medicare, czyli w tym ubezpieczeniu dla osób o niskich dochodach, ale są błędnie sklasyfikowani jako nieubezpieczeni. Bo są ankiety i oni na przykład nie pamiętają, to są ankiety retrospektywne i czy on jest ubezpieczony, czy nie wie. Po prostu robią błędy, a mają ubezpieczenie, więc mają dostęp do jakichś podstawowych świadczeń. To jest to samo, tylko. Aha, oni, przepraszam, nieubezpieczeni kwalifikujący się do Medicare, czyli oni nawet i wiedzą, że coś takiego jest, ale nie chcą. Się tam ubezpieczać, jakoś nie jest za dobra w MediGet generalnie. Więc, więc to też nie jest wina rynku. Nieubezpieczeni nie będący obywatelami USA, 9-3, mówi się, że Amerykanów tyle jest nieubezpieczonych. A według różnych przepisów oni nie mogą być ubezpieczeni różnymi programami, zwłaszcza jak są to, to ci nielegalni, tak? no, a ich się tutaj wrzuca, tak? Więc tych musimy też w pewnym sensie usunąć z tego pomiaru. No i nieubezpieczeni osiągający dochody w wysokości minimum 300% federalnego poziomu ubóstwa, czyli tak zwane FPL, Federal Poverty Level, czyli osoby względnie zamożne, ale które nie chcą tego kupować, bo yy, albo, ich, no właśnie, albo ich nie stać, albo po prostu wolą, no, czują się dobrze i mają odpowiednie albo nie czuł takiej potrzeby, więc to też jakby no, to nie jest takie wcale, że tutaj rynek zawodzi, tylko jest jakieś pewne wypaczenie i nieubezpieczeni w wieku 18-34 lat, czyli tutaj chodzi, że relatywnie niskie ryzyko zdrowotne. Nie muszą korzystać na bieżąco z, z, z usług zdrowotnych i tacy prawdziwi według Henseja no to jest właśnie te, dopiero ta końcówka, tak, ale widzimy jaka jest, jaka jest różnica, więc to jest też mocno tak w różnych medialnych przekazach, przedstawiane w taki niewłaściwy sposób no ale stwierdzono że no to skoro rynek zawodzi nie, ma, nie, mamy, nie mamy państwowego takiego systemu jednego płatnika no ale coś musimy zrobić jakieś giełdy no a ja właśnie zawsze pokazuję a propos jeszcze taka kontra do tego że te USA to są takie, nie, są takie rynkowe no to jeżeli to jest rynkowy system ochrony zdrowia to dlaczego udział wydatków publicznych per capita jest na trzecim miejscu i to przed Obamacare jeszcze Czyli, tyl, czyli tylko dwa, dwa, co mamy? Holandię i Norwegię, tak? tylko one więcej wydawały na opiekę zdrowotną, y, rządy tych krajów, a, a średnia OECD to jest 2,5. Tak? Amerykanie mają prawie czyli znaczy mieli w 2013. No to proste pytanie, gdzie tu jest rynek? Jak, jak, jak to jest rynek, ja oczekuję, że USA nie będą tutaj, tylko będą gdzieś no, jeszcze o tutaj, tak? tu jest Polska. Mamy single payer, no, gdzieś tu powinni być, poza skalą. Tak? Wtedy możemy ich krytykować za rynek, jak tak to no nie możemy. No, ale stwierdzono, OK, zróbmy coś z tym. No i jakie były założenia Obamacare? Generalnie tam było bardzo dużo zmian, wszelakich. Nas w moim wystąpieniu będzie obchodziło to, czyli te Healthcare Insurance Marketplace, czy marketplace jest te giełdy, rynki ubezpieczeniowe. Ale zmiany też objęły rynek prywatnych ubezpieczeń grupowych, indywidualnych, rynek leków, rozszerzenie Medicare, jakieś późniejsze zmiany, modyfikacje, jeszcze szpitale były masa. Można napisać doktorat na temat tego wszystkiego. Natomiast skupmy się na tych, na tych rynkach, tak ubezpieczeniowych. i to też jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o taką szczególną wartość austriackiej teorii interwencjonizmu, to ona mówi o tym, że jeżeli jest interwencja dana, podjęta, na przykład jak tam Alicja, doktor Alicja mówiła o tym rynku mleka, tak była była, była mowa o tym. No to wiemy, że wypadają marginalni producenci, później jest kolejna interwencja, już tam jakiś producentów pasz i tak dalej, to się rozszerza na całą gospodarkę niczym kręgi na wodzie, jak wrzucimy jakiś kamień w jakiś tam stawik i tak dalej. I, i to pokazuje, że jeżeli no, generalnie państwo czy rząd jest uparty w swoich interwencjach i je konsekwentnie stosuje, no to mamy coraz mniej tej sfery rynkowej, tych nieskrępowanych procesów rynkowych, a bardziej gospodarkę regulowaną i tak właśnie było z Obamacare i oni już w zasadzie próbowali, to są ich założenia i oni próbowali w tych wszystkich założeniach przewidywać reakcję rynku, żeby to jednak złapać tę srokę za ogon i żeby się udało. I o co tutaj chodziło? No więc mamy, chcemy stworzyć takie ubezpieczenie, gdzie, czy taki system, gdzie większość Amerykanów będzie ubezpieczona, w skrócie chcemy zlikwidować te 15%, to fikcyjne tak, w większości nieubezpieczonych, czyli taki universal coverage, no i yy, ale no jak, jak by to miały, mieli oni ym, iść do ubezpieczycieli, no to będzie dyskryminacja cenowa, jak ktoś ma wyższe ryzyko zdrowotne, zawarci wyższą składkę, no to się nie będą chcieli ubezpieczać. No to zrobimy tak zwany community writing, czyli że nie wolno dyskryminować tak, ze względu tam na gorszy stan zdrowia, ma być taka sama składka dla wszystkich. No ale wtedy prywatni ubezpieczyciele co by mogli zrobić? No Mogliby dawać różne warianty ubezpieczeń, szerszy, węższy zakres i mogliby tak zmieniać wysokość składek. No to my zrobimy, że mają być z góry określone zakresy ubezpieczeń czyli jakieś tam są takie cztery główne plany brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Im szlachetniejszy metal, tym szerszy zakres i, i tak dalej. I nic innego nie mogą oferować. No tak, no to wtedy w ogóle się nie będą ubezpieczać. To zrobimy obowiązek ubezpieczenia. Tak w jednym, taki szereg zmian, no tak, no to będą już ubezpieczeni, no ale biedni, niektórzy są, są tak właśnie biedni, że i tak nie będzie ich stać na to, żeby to kupować, to będą mieli subsydia od nas. No tak, ale to, to będzie czas skądś chyba pozyskać, nie, no to trzeba będzie jakieś podatki, podatki obejmujące bogatych, czy to generalnie firmy farmaceutyczne, ubezpieczyciele i tak dalej, Róż, różne źródła w zależności od, od jeszcze, jaki, jaki to był plan, tak, konkretny w tym Obamacare. Okej, okay, no ale ubezpieczyciele nie będą chcieli przy takim dużym ryzyku zdrowotnym wejść w ten rynek. No to co mamy zrobić? No to dajmy im też gwarancję, też jakoś ogarniemy to. Zrobimy, stworzono takie trzy programy główne, które miały zarządzać takim tym ryzykiem i płynnością ubezpieczycieli. Też zobaczycie, jak to się skończyło, a fajne są wyniki. No i na końcu wymóg, aby niektórzy pracodawcy zapewniali ubezpieczenie zdrowotne swoim niektórym pracownikom. No bo co drugi, Amerykanin ma ten employer, ma te ubezpieczenie zagrane przez pracodawcę, no to też tam zmieńmy to, żeby to było podobne bardzo do tego, co my oferujemy na tych, na tych himach, tak, na tych rynkach, giełdach, bo zaczną nam troszkę uciekać i, i, i stąd się wziął ten employer mandate. Między innymi, ale to też dotyczyło tylko tych pracodawców, nie wszystkich, bo by nikt, większość nie, mógł, nie mogłaby tego wprowadzić, tylko tych, co mają co najmniej 50 pracowników pełnoetatowych, czyli pełnoetatowy w USA to 30 godzin pracy. I później, tak się przypadkiem złożyło, że jak to wprowadzili, to pracodawcy nagle zaczęli ciąć etaty, był 29 godzin, 28, 27. Taka, tak, tak przypadkiem się to stało. Oczywiście żartuję. A propos jeszcze wyceny ryzyka, ale już myślę, że widzicie problem powoli, tak? Jakie były regulacje, bo to jest też kluczowe. No, generalnie wiecie, że ubezpieczenie polega na w warunkach rynkowych, na swobodnej kalkulacji ryzyka ubezpieczeniowego, a propos kalkulacji ekonomicznej. No i tutaj to zostało ograniczone. Na przykład ubezpieczyciel mógł, mógł ustalić składkę dla osoby starszej na poziomie niewyższym niż jej trzykrotność w odniesieniu do osoby młodej, a rynkowy standard to był 5 do 1. Czyli osoba młoda, na przykład 100 dolarów miesięcznie. No i w warunkach rynkowych osoba starsza, już tak kursywowo opisana, powinna mieć 500, a ma 300 według obu. No to jest deficyt. Tak, już jest problem. Taki program widzicie, że już możecie nie być stabilny. A z kolei jak ktoś tam palił papierosy czy osoby palącej, to maksymalnie o 50%. No też w zależności, jakie ryzyko, ile palisz i tak dalej. Więc to, to też już, już było problematyczne. I yy, idziemy do, do tej spirali śmierci. Na czym to polega? Więc to ma parę faz i. Yy, Generalnie to może nastąpić w warunkach rynkowych, a może też nastąpić poprzez regulacje rządowe. I Obamacare to jest ten drugi przypadek. W warunkach rynkowych to rzadko jest, bo ubezpieczyciel aż takich błędów nie popełnia. Jeżeli popełnia, to bardzo szybko są ujawniane i tak, widać, że taki program. Dlaczego to się nazywa śmierć, Bo taki program umiera, on nie jest w stanie funkcjonować i powiem dlaczego. E, taki program ubezpieczeniowy. Mamy grupę ubezpieczonych o takim samym ryzyku zdrowotnym, czyli tak zwane ryzyko standardowe. Czyli ubezpieczamy taką grupę ubezpieczonych bez zwyżek. Cokolwiek to znaczy, ubezpieczyciel sam sobie definiuje to, bo to już według własnych zasad robi. Ale do tej puli dołączają osoby o wyższym ryzyku, czyli substandardowe, które jednak płacą ten sam poziom składki. Co innego by było, jakby one płaciły wyższy, tak? Ale pamiętamy te poprzednie regulacje. Nie 5 do 1, tylko 3 do 1 i tak dalej. To jest właśnie to. I później mamy zachwianie relacji między reprezentowanym ryzykiem a odpowiednią wysokością składki, czyli przychody zaczynają Aha, przepraszam, te osoby, które są, mają, mają to wyższe ryzyko, mają, wie, zgłaszają większy popyt na, na świadczenia medyczne, no bo o to chodzi. Y, więc y, y, mamy większe wydatki, ale te większe wydatki nie są kompensowane tymi przychodami, tak? No bo zachwiana wycena ryzyka. Y, I wówczas co robi ubezpieczyciel? Punkt czwarty, czyli podwyższa składki, żeby sobie ten deficyt wyrównać, no ale to powoduje, że. Część ubezpieczonych, zwłaszcza tych o niższym ryzyku, te składki są zbyt wysokie. Ktoś stwierdza, że jestem, no nie, to jest za wysoko dla mnie. Ja nie jestem aż, w ogóle nie jestem chory, rzadko chodzę. Dlaczego mam płacić? Rzadko korzystam z tego ubezpieczenia. Dlaczego mam chodzić? Dlaczego mam, dlaczego mam płacić wyższą składkę? No i część odpada. Albo wybiera wariant o skromniejszym zakresie, ale, ale tańszy. tak? Więc ubezpieczyciel tak i tak zaczyna odnotowywać mniejsze przychody i to powoduje, że właśnie mamy, mamy taki deficyt i kiedy oni wychodzą z tego ubezpieczenia no to ubezpieczyciel nie ma z czego pokryć tego tak więc znowu pojawia się dysproporcja i jakby znowu próbuje podwyższać składkę żeby jakoś tym zarządzać ryzykiem ale to jest oczywiście jedyne modyfikowanie bo może też a to później o tym powiem w pewnym sensie pogorszyć standard usług ale zaraz powiem, później powiem jak i, że powiem, to powoduje znowu to samo, że kolejni wychodzą, bo są kolejne podwyżki i to się tak nakręca, tylko to jest spirala, nazwane spiralą taki program po prostu umiera. Bardzo szybko się to dzieje, zazwyczaj dynamika jest dosyć duża i właśnie w pracy doktorskiej miałem taką jedną z hipotez, że regulacje Obamacare doprowadziły do powstania tego zjawiska. O, proszę. Na razie. Doprowadziły do powstania tego zjawiska i to uniemożliwiło realizację tego głównego celu. No bo jak chcemy tych ubezpieczonych yy, zapewnić im poprzez środki rządowe, dostęp do świadczeń, to program z finansowego punktu widzenia musi być stabilny, tak? Znaczy, przychody muszą pokrywać wydatki. Jak jest odwrotnie, no to ci ludzie nie będą mogli się leczyć. Yy... Ale, ale no, rząd stwierdził jednak, że amerykański, federalny, że jest mądrzejszy i zobaczymy, jak to wyszło. I tu jest, tu jest, tu jest w zasadzie punkt krytyczny, bo Obamacare to jest tak zwany problem negatywnej selekcji. Co to jest właśnie, kiedy my ubezpieczamy albo, albo w ogóle, albo przy, na, na warunkach standardowych osoby o, o wyższym ryzyku. Bo część osób o wyższym ryzyku możemy ubezpieczyć, ale za wyższą składkę, albo w ogóle ich nie możemy ubezpieczyć. To zależy. Ale to nie jest tak, że ubezpieczyciel jest zły, tylko ci. Inni ubez, ubezpieczeni nie zaakceptują wyższych składek, więc to nie ubezpieczyciel ich wyklucza tak naprawdę z ekonomicznego punktu widzenia, tylko inni ubezpieczeni. Można by powiedzieć was, jako osoby młode, oskarżyć o to, że no, nie chcecie, prawda, płacić wyższych składek za, za biednych, ta, za biedne osoby starsze, tak? No i to wy jesteście winni, ale. W takiej narracji medialnej to ubezpieczyciele są winni, tak? a to jest po prostu, no, on dba, ubezpieczyciel dba o wasze interesy w tym sensie. Tutaj nie ma nic złowrogiego. No i w ramach Obamacare tej negatywnej selekcji nie można cofnąć, no bo to jest założenie Obamacare. A dodatkowe założenie jest takie, że część z tych milionów nieubezpieczonych miało podwyższone ryzyko zdrowotne i, i takich ubezpieczyciele nie chcieli ubezpieczać. Um. No, więc wiadomo, że, że będzie problem, więc oni próbowali przez te 8 punktów, które tam wcześniej pokazywałem, yy, gdzie to o tutaj właśnie się tym zabezpieczyć, tak? dlatego była taka duża skala tego, bo nie wiedzieli, co ich czeka, w sensie rząd. Yy, i próbowa Ale jednak stwierdzili, że jak to dobrze zorganizujemy, wiecie, tam centralny planista, to to da radę. Yy, I teraz tak, yy, to już się w zasadzie stało wcześniej, wiadomo było, co będzie. To jest takie preludium jedno z preludium do Obamacare, czyli w latach, Jeden z ekonomistów amerykańskich, takich Czech, Goodman, Masgrove Hech, oni się zajmują opieką zdrowotną między innymi. Zwłaszcza Goodman jest znany, John Goodman. No i takie dane przedstawili w swojej książce, że w, no w pierwszej połowie lat 60, 90., przepraszam, 16 stanów uchwaliło takie przepisy, które bardzo ułatwiły możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osobom z problemami zdrowotnymi. Czyli grają to samo, community rating i tak dalej, żeby im było łatwiej. I do, doprowadziło to do sytuacji, gdzie wzrost liczby nieubezpieczonych był w tych Stanach ośmiokrotnie wyższy niż tych, które nie wprowadziły takich regulacji. A co było tego przyczyną? No to, że jak te osoby o wyższym ryzyku zaczęły przystępować do ubezpieczenia, zaczęły konsumować w cudzysłowie to ubezpieczenie, wydatki rosły, składki rosły, no to ci o relatywnie niższym ryzyku, albo tych, których nie było też tutaj, zaczęli wychodzić z tego. I paradoksalnie, zauważcie, tak jak z tym mlekiem było, miała poprawić się dostępność do mleka. Miała się poprawić dostępność do ubezpieczenia, a okazało się, że e, to się po prostu przestali ubezpieczać, tak? Czyli to wzrosło. Stopa nieubezpieczenia, czyli nieube liczba nieubezpieczonych wzrosła, a nie zmalała. Odwrotnie, zupełnie. Więc, więc to, to, taka można powiedzieć w pewnym sensie, tam mia miały pewnie miejsce takie stanowe, spirale śmierci. Być może rozciągnięte w czasie, ale takie zjawisko bardzo podobne. Więc, ale idźmy dalej. I tutaj przechodzimy do tego quasi e, rynku, czyli Healthcare Insurance Marketplace, czy marketplace jest to różnie też tam się mówi. E, I e, spirala śmierci, która nastąpiła na tym rynku, e, miała takich sześć faz. One następowały albo jedna po drugiej, albo równolegle, to akurat ma mniejsze znaczenie. I pierwsza faza to oczywiście, od czego się zaczyna? Wzrost wysokości składek, zapewnienie wyższych ulpo, no, to pisałem, ulg, podatków, ulg podatkowych dla osób o niższych dochodach. Yy, wzrostu wysokości wydatków z własnej kieszeni ubezpieczonych i yy, spadku liczby ubezpieczonych, klasyczny yy, w przypadku spirali śmierci, zawiodło wsparcie dla ubezpieczycieli, i ubezpieczyciele sami zaczęli wychodzić, bo, bo zaczęli odnotowywać straty. Więc w zasadzie nic nie wyszło, ale teraz przejdźmy do meritum, bo teraz się zaczyna. Można jeszcze wysiąść. Yy, śr średnia, yy, średni wzrost składek od 2014 do 2020. Popatrzcie, 273 dolary miesięcznie na 462, więc mamy 69%, no prawie 70% średnio, ale popatrzcie, Stany z najwyższymi wzrostami składek, Iowa, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Hawaii, ciekawe, gdzie Alabama, gdzieś chyba pomiędzy, tak a propos, e, trzykrotność, tak, a najniższe, no to mamy 13, 18, ale popatrzcie, na przykład Massachusetts 28 w ciągu kilku lat, to nie jest mało. Ale to nie jest koniec, bo tak naprawdę te dane są trochę mylące. Idźmy dalej. Yy, dla osób, bo tam to był taki benchmark, chyba to była osoba 40-letnia, ale osoba młoda jeszcze bardziej, z wzrost składek. To przykład 27-letni mężczyzna, który ma taki najpopularniejszy plan, tak zwany srebrny. Yy, no to jego składka w tym samym okresie wzrosła około 78%. Yy, przykład czteroosobowej rodziny yy, z 810 dolarów w 2015 do 1588, prawie dwukrotnie. Yy, yy. I tu jest jeszcze taka anegdotka, że te, te wzrosty byłyby wyższe, gdybyśmy jako rok bazowy uznali 2013-14. a nie 2014. O co chodzi? O ile? Te pierwsze to zaczęło funkcjonować od 2014, ale na tym rynku ubezpieczeń indywidualnych czy na tych rynkach, które równolegle funkcjonowały, ubezpieczyciele, pracodawcy i tak dalej musieli dostosować swoje programy do wymogów Obamacare i to się także spotkało ze wzrostem składek. Czyli składki już wzrosły z 2013 na 2014 i tam były badania Murphy między innymi to podawał, Robert Murphy, że ta średnia ważona tego wzrostu składek to wyniosła około 24%. Czyli tak naprawdę, jakbyśmy sobie tu jeszcze dopisali 2013, to tutaj powinna być składka chyba 2000, około 220 dolarów. I ten wzrost by wyniósł chyba wtedy około 88, tutaj po prostu jeszcze więcej. Więc tutaj powyżej 30% byśmy mieli. A to jest zauważcie najniższy. Więc rozumiecie skalę problemu. Yy, ale to jeszcze nie koniec. Dla porównania, żeby nie było: powiedzmy, no ale tam inflacja medyczna w USA zawsze rosła. No to porównajmy sobie. W tym samym okresie CPI dla opieki medycznej wzrósł o niecałe 19%, ale nie kurczę 70-80%, a CPI klasyczny zwykły o 10%, więc to nie to. Yy, jakby ktoś miał wątpliwości. Yy, zaczęły się w 2016 roku, już wiedzieli, że będzie problem bo jeszcze 14-15%. To jak jeszcze raz może przeskoczmy, to nie, widzimy, nie było takich wzrostów składek. tak? Tu jeszcze było w miarę stabilnie, bo. Jeszcze tam nie wszyscy się ubezpieczyli, jeszcze tam mieli te programy wsparcia i tak dalej, ale już od 16 zaczęły się problemy i to było takie, to jest taki wybrany, ubezpieczyciele do władz stanowych zaczęli zgłaszać podwyżki składek, bo władze stanowe to musiały zaakceptować. I tu macie kilka przykładów. Aha i to jest jeszcze bardzo ważne, to też jest przykład dlaczego Obamaker zawiodła. Szacowano, że mniej więcej z tych wszystkich potrzebujących musi się ubezpieczyć, z tej puli potencjalnych ubezpieczonych faktycznie zawrzeć ubezpieczenie musi około 75%. Natomiast, jak widzicie, w większości stanów to było dużo poniżej połowy. Na przykład w Maryland 30%, w Tennessee poniżej 40% tylko się w ogóle ubezpieczyło ludzi. Kansas poniżej 40%, Pensylwania. Jedynym stanem, gdzie było najwięcej, to był Vermont, tak? ale to był szczyt a Wermont jest stosunkowo nielicznym stanem, generalnie. A Iowa miała najniższy z kolei wynik, 25% i poszczególni ubezpieczyciele, na przykład zwróćcie uwagę, to są nazwy ubezpieczycieli, czy tam Blue Cross of Maryland, i on zgłasza 30% podwyżki dla swojego planu, dla swojego ubezpieczenia 26,7 dla innego, tak? to są takie różne plany zdrowotne. W ciągu jednego roku to jest podwyżka i ten ubezpieczyciel ma 80% udziału w rynku stanowym, w tych, w tych rynkach giełda, czyli Widzi co się dzieje, tak? bo jest takim liderem, tak? ma najwięcej ubezpieczonych, ma najpełniejsze dane i on zgłasza najwyższe podwyżki. Czyli widzimy, że, że zaczynają się problemy. Tak samo tu po kolei, 70, ktoś ma 70% udziału w rynku i zgłasza 36% na przykład. Humana, bardzo duży ubezpieczyciel, 15,8% w ciągu jednego roku. Blue Cross kolejny, 43%. W ogóle Departament Ubezpieczeniowy Stanu Kansas zapowiedział, że składki średnio wzrosną w całym stanie około 38% w ciągu jednego roku. Trochę się z zus nawet tak chyba nie kojarzy, nie? 13,5 i tak dalej, 40, 58, tu 8,3, 4,7, 14,3, ale to akurat ten najlepszy, tak? A i tak idzie w górę. No i zaczyna się takie tsunami powoli. Czujecie już emocje? No to idziemy dalej. Mówiłem na początku o tym, że ubezpieczyciele mogą trochę kombinować, żeby sobie przycinać wzrost składek, tak, żeby one nie były takie dynamiczne. I to jest udział poszczególnych planów w ramach tych, tych giełd. I generalnie te na niebiesko to są takie plany gorszej jakości, a na zielono lepszej jakości. Dlaczego są lepszej jakości na zielono, bo mają większą liczbę placówek, więc macie większy wybór lekarza w skrócie. To są te na zielono. I zauważcie, że w ciągu lat udział tych lepszych zmalał nam z Z 40% do 27%, a udział tych, no, bardziej takich bieda planów, jak moglibyśmy powiedzieć, czy o ograniczonym zakresie, mniej placówek to dalej muszę dojechać, kilometrów i tak dalej, albo metrów to zależy, yy, po prostu się zwiększył. Dlaczego takie zmiany nastąpiły? No żeby ograniczać koszty, ciach ciach, czyli koszty tniemy, jakość spada. Yy, więc to też, jakby, gdyby zachowano ten udział, no to te składki wzrostu wzrosłyby do tego zmierzam jeszcze bardziej, więc tak naprawdę ten wzrost jest jeszcze większy, realny taki, w tym sensie, gdyby nie te zmiany. Yy. Kolejna bardzo ważna rzecz, to, to, to był pierwszy etap spirali, czyli wzrost składek, ale mówiliśmy o tym, że bardzo dużo tych ubezpieczonych yy, no, nie osiągało wysokich dochodów, więc żeby w ogóle była szansa, żeby to działało, to oni musieli dostać. No Takie subsydia, tak, ulgi podatkowe to się nazywa um, tak zwany APTC. Tutaj to macie Advanced Premium Tax Credit, czyli z wyprzedzeniem jakby im ta ulga przysługuje, a później się na, za rok, tam pod koniec roku czy tam na początku przyszłego roku z Fiskusem, za rok poprzednim amerykańskim IRS-em rozliczają. I y, zauważcie, średnia generalnie na tych rynkach giełdach, chyba ponad 80% ubezpieczonych miało uprawnienie do jakiejś ulgi, większej lub mniejszej, a zazwyczaj to są większe i tak. Na przykład 2015 rok mamy składkę 374 dolary miesięczną, a wysokość ulgi to jest 268, więc ubezpieczony nie zapłaci 374, tylko zapłaci 105 dolarów. Więc stosunek ulgi do wysokości składki 72%, tak? ale składki rosną. No więc ulgi też muszą rosnąć, żeby ten program utrzymać w ryzach, więc zauważcie, że nawet przy nominalnym wzroście składek, to jest ciekawe, to, co płacili ubezpieczeni, malało. No, I ten udział się zwiększał, czyli 85% w 2020 roku już mojej składki tak naprawdę pokrywa rząd amerykański. No więc można, można się spytać, jak to możliwe, że to wykitowało, tak? No, zaraz do tego dojdziemy. Jak sobie policzymy na przykład, a liczba ubezpieczonych wzrosła jeszcze, tak? Z 6,5 do 7,2, którym przysługiwała ta ulga. Jak sobie przemnożymy 7,2 miliona razy gdzie jest ta wartość tutaj? Razy 517 miesięcznie, czy razy 12, to chyba w 2020 roku za sam rok z samych ulg chyba wyszło 45 miliardów dolarów. A to są tylko ulgi na razie, bo jeszcze mamy inne rzeczy ciekawe, ale, ale widzę po oczach, tak, że jest ciekawe. Widzicie, fajnie mają Amerykanie, nie? Yy. Także, także to, to wszystko dalej tak naprawdę ma miejsce, to się utrzymuje. Ale jest jeszcze taka rzecz, która się nazywa, ogólnie się na to mówi no, współpłacenie, ale to nie do końca jest poprawne. Czyli oprócz tego, że ubezpieczony musi płacić składki, to w każdym ubezpieczeniu są jeszcze mniejsze lub wyższe poziomy, tak zwanego no to się różnie nazywa. Są takie trzy udziału własnego, chociaż to udział własny też jest złe słowo, musi dokonać części płatności z własnej kieszeni. Mamy takie trzy podstawowe płatności. Pierwszy to jest udział własny, tutaj właśnie to pokazuje. W udziale własnym chodzi o to, co bo tu chodzi o to, że najpierw musisz zapłacić określoną kwotę z własnej kieszeni, jako ubezpieczony, dopiero później Ci się aktywuje ubezpieczenie, czyli może, dopiero wtedy możesz, rząd Ci pokrywa wydatki za lekarza i tak dalej. Oprócz tego mamy jeszcze współubezpieczenie i, i współpłacenie, ale to są takie pokrewne. Naj, najistotniejszy jest udział własny i on jest wyrażany kwotowo. I y, mamy, te, jeszcze był taki plan katastroficzny dla osób młodych do 30 roku życia, i ten udział własny tam z reguły jest wysoki. Y, więc zasada jest taka, że jak na, mówiłem o tym, że srebrny jest najbardziej popularny, tak? to zasada jest taka, że w 2016 roku, ok, pokrywamy ci większość twoich tam wydatków, ponad 70% składki, ok, ale y, musisz najpierw z własnej kieszeni zapłacić 3000 dolarów, i wtedy dopiero aktywuje ci się ubezpieczenia. Więc żeby znowu tych biednych nie dociążać, to, to wprowadzono tak zwane programy CSR, to się nazywa Cost Sharing Reduction, program redukcji kosztów bezpośrednich, czy udziału własnego między innymi. I to też jest no, no kosmos w zasadzie, bo ten program 73% mówi o tym, że ile zapłaci ubezpieczony, jeśli rząd mu pokryje 73% udziału własnego samego, nie mówię o uldze, i on jeszcze musi zapłacić w ciągu roku 2,5 tysiąca dolarów. I dopiero wtedy aktywuje mu się ubezpieczenie. I to zauważcie wzrosło 21%. Te spadły, ale to akurat były troszkę inne limity. Generalnie wszystkie programy CSR to nas najbardziej interesuje. CSR dotyczy, czyli te, to, to, to pokrywanie udziału własnego dotyczyło tylko planów srebrnych, tych, a srebrne są najbardziej popularne. 70% ubezpieczonych ma plan srebrny. I, i, I co to oznacza? że CSR wzrosło 32%? To znaczy, że. W pierwszym roku, czy w 2016 musiałeś zapłacić ponad 2000 dolarów, 2100 i wtedy Ci się aktywuje ubezpieczenie i pokrywa Ci je tak naprawdę rząd. Wtedy masz darmowe, ale to wzrosło praktycznie o jedną trzecią. Więc nie mówię o wzroście składki, nie mówię o wzroście ulgi, mówię dodatkowo o wzroście tego, że musicie najpierw tyle więcej zapłacić. I to był tak, tak naprawdę jak gwóźdź do trumny. A co jeśli komuś nie przysługuje CSR? No to ma problem. I parę przykładów tych problemów, które media amerykańskie rozpisywały się w tym, w pewnym sensie chyba się wręcz rozsmakowały. I popatrzcie, mamy jakąś ubezpieczoną z tym udziałem własnym, 6,5 tysiąca dolarów. Czy ona tyle musi najpierw zapłacić, żeby pójść za darmo do lekarza, i tak dalej. No i ona mówi, że no ma to ubezpieczenie z Obamacare, ale chodzi rzadziej niż kiedy nie posiadała ubezpieczenia. No, wszystko przez ten udział własny. No To anomalia jakaś. Albo inny przykład, 43-letni 40, 40, mieszkaniec z Baltimore. Mówi tak, moja składka jest ok, 275 dolarów miesięcznie, spoko, ale ja najpierw muszę zapłacić 13 tysięcy udziału własnego, dolarów. I wtedy dopiero mogę nieodpłatnie pójść do lekarza i jakieś tam badania i w ogóle, nie? A, tego, a to jest. I generalnie w 2017 miało, miało takie zjawisko miejsce co się nazywało Silver Loading, czyli te składki. Zdro tego planu srebrnego wzrosły chyba około 20% jeszcze, żeby, żeby, nie było, żeby emocji nie brakowało, bo administracja Trumpa się czepiła, że to jest tam nieuzasadnione i generalnie nie może być tego wsparcia z tego programu. Zaczęły się sprawy sądowe, już tam nie wiem, chyba, ale chyba poprzegrywali, więc to chyba, już nie pamiętam jak, jak to było. Albo się toczy, albo się toczyły w zależności chyba od, od ubezpieczyciela. Yy, więc więc yy, tyle, tyle przepisów, tyle środków pakowanych i, i dalej, i dalej są problemy ludzie dalej nie mogą się do, dostać do, do, do lekarza, tak? Yy, yy. Czwarty etap spadek liczby ubezpieczonych, bo spirala śmierci charakteryzuje się tym, że no, powinniśmy obserwować, że tych ubezpieczonych jest mniej. Tak? I tutaj to trochę widać, ale zaraz Wam powiem, że jeszcze musimy to z kilku perspektyw na to spojrzeć. Patrzymy jeszcze na te górne, bo to nie ma znaczenia, czy oni się ubezpieczają przez giełdę federalną czy stanową to, są, to jest kwestia techniczna. Więc okej, okay, to był punkt startowy jeszcze nie wiedzieli, jak się rejestrować. Tutaj jeszcze szczyt był w 2016 roku, 12,7 milionów osób się ubezpieczyło, ale później to zaczęło spadać do 11,4, czyli spadło to około 10%. Wiemy z tego teoretycznego przebiegu spirali śmierci, że to powinno być trochę bardziej dynamicznie, tak? ale mówiłem o tym, że to też jest taka pewna statystyka. To nam mówi więcej. CBO, czyli Kongresowe Biuro Budżetowe, szacowało. Znaczy, tak, to jest rzeczywista liczba ubezpieczonych, tak? to, co jest na tym poprzednim wykresie. Natomiast Jakie były szacunki, ile oni chcieli tych ubezpieczonych mieć na tych rynkach? No i szacunki CBO w 2012 mówiły, że to będzie ile? No, ponad 25 milionów ubezpieczonych. W 2014 troszkę jest zweryfikowania, ale dalej było to bardzo wysoka, już znacząco więcej, wyższy poziom niż, niż to, co real. Czyli widzicie, realnie spada liczba ubezpieczonych, tak czy siak. Aż na przykład szacunki w 2015 już były trochę skorygowane, to jest dalej ponad 20 milionów osób, tak? W 2016 znowu korygują w dół, ale oni myślą, że to będzie jakieś, nie wiem, 18 milionów, a tutaj spada. Wyobraźcie sobie, że stoicie na czele jakiegokolwiek przedsiębiorstwa i myślicie, no, powinniśmy mieć około 20 milionów konsumentów. Nie okazuje się, że macie no, 10 połowę albo mniej niż połowa, nie. To jest to, kiedy ja mówię, że to już jest też efekt ten spirali, taki w pewnym sensie, tak? no nie kupili tych produktów, po prostu nawet się nie ubezpieczyli. Jakby się ubezpieczyli, od razu wyszli, tak, w pewnym sensie. Ale to nie jest koniec, bo to też są ciekawe dane. Wracamy do, do tego wykresu, to jest to, to samo. Tu mamy ten szczyt, tak, 12,7, 16 i to są ciekawe dane. To są, to jest liczba ubezpieczonych, to jest liczba nowych ubezpieczonych. I na przykład w 2016 roku ogólnie mieliśmy 12,7 miliona ubezpieczonych. Nowych ubezpieczonych było 4,9, ale z tego samego roku wyszło prawie 4 miliony. A w kolejnych latach, jak widzicie, więcej wychodziło niż wchodziło, tak, na te rynki. Tu się dopiero to wyrównało. Czy jest duża rotacja? I o tym mówi właśnie to, to jest udział, tak? udział nowych zarejestrowanych czy ubezpieczonych, w liczbie ubezpieczonych tych całkowitej, tak. Czy jedna czwarta co najmniej, tak? To duża rotacja, jak na taki program ubezpieczeniowy. I to czyni to bardzo niestabilnym. Więc to nie są te same osoby. Ktoś powie, tak, zerknie się, spojrzeć na to jeszcze raz. Eh, to tak mniej więcej stabilne, nie? No ale tu widzimy jak jest stabilne, no i tu też widzimy jak jest stabilne, więc no wcale nie jest stabilne, yy, ale to są takie różne kwiatki, to też jest ciekawe. Yy, najpopularniejszy plan yy, srebrny, tak, no to widzimy, że to jednak spadł udział, tak, tych ubezpieczeń z 65 na 59, brązowy, czyli taki trochę bieda plan, no to z 20 na 1 trzecią praktycznie wzrosło, a takie plany bardziej no, prestiżowe, no tutaj złoty 9,7 to, to ale platynowy, taki już naprawdę mocarny. Można powiedzieć, jeśli chodzi o dostęp do świadczeń, no to spadł z 5 do zera praktycznie, tam jakiś ułamek. No i oni prawdopodobnie się przenieśli do tego srebrnego. Tak więc, gdyby nie, gdyby nie ta migracja, to, to byśmy jeszcze mieli tak bardziej w dół. To tak sobie też można wyobrazić. Więc widzicie, że, że marnieje to wszystko. I teraz piąty etap zawodność wsparcia ubezpieczycieli, no bo mówiłem o tym, że ci ubezpieczyciele, no. no Przyjmują tych y, o wyższym ryzyku zdrowotnym, no i żeby to w ogóle funkcjonowało, to musi to jakoś, musi być jakieś wsparcie. I stworzono takie tak naprawdę trzy programy, ja powiem o dwóch: program Reasekuracji oraz program korytarzy ryzyka. Reasekuracja tu chodziło o to, że robimy zrzutkę z, z ubezpieczycieli i do, do wspólnej puli, to i tak ogólnie mówiąc, jak jakiś ubezpieczyciel odnotowuje straty, no to z tej puli wtedy pokrywamy. Taka ogólna zasada była. No to jeszcze w 2014 zebrali 9,7 miliardów dolarów, roszczenia 7,9, więc okej, okay, na plus, tak? Ale popatrzcie, w 2015 zebrali 6,5, roszczenia 14,3. W 2016 tam się trochę, tu się trochę zasady zmieniły, ale generalnie jest taka sama. Zebrali 4, niecałe, roszczenia 7,5. No to jak to ma funkcjonować? Ale jeszcze mamy drugi program, czyli tak zwane korytarze ryzyka. Działa na podobnej zasadzie, że bardzo, bardzo, bardzo skrótowo mówiąc, jak ubezpieczyciel odnotowuje na tych, na, na tych rynkach straty albo zyski około 3%, no to sobie to zachowuje albo pokrywa te straty, a jak powyżej, to z tych nadwyżek albo deficytów ma wsparcie albo wspiera tych, co mają problemy. Czy jak masz większe zyski, no to część z tych Twoich większych zysków idzie do wspólnej puli, z której próbujemy równoważyć ryzyko, tak? O to chodziło. No i tak sobie to zrównoważyli, że w 2014 zebrali 362 roszczenia, prawie, no prawie 3, tak? 3 miliardy dolarów, więc chyba lekka dysproporcja. W 2015 jeszcze Departament do Spraw Zdrowia, czy Opieki Społecznej, chyba tak to się nazywa, podał informację, że Zgodnie z zasadą neutralności budżetowej nie może, mo, może wypłacić jedynie 240 milionów dolarów w sprawie 3 miliardów roszczeń. Zaczęły się sprawy sądowe, zaczęli je wygrywać ubezpieczyciele i to też spowodowało, że tam w tych ostatnich latach te składki troszeczkę spadły jeszcze, ale generalnie to jest dalej niestabilne, tak? bo tutaj... Yy... No te, te środki muszą być na czas a i tak niechętnie to po prostu, nawet gdyby to była administracja Obamy, to by zobaczyli, ile trzeba środków to przekierować. Skąd musieli przyciąć? Na jedno by wyszło. Bardzo sprawnie to zasysać fundusze te, te rozwiązania rządowe. No i zaczęły się pojawiać szósty ostatni etap, czyli straty i wyjścia ubezpieczycieli, na przykład największy ubezpieczyciel United Health Group. W 2017 roku poinformował, co było dużym zaskoczeniem, znaczy na początku, tak, że opuści większość stanowych rynków giełd, czyli ubezpiecza prawie 800 tysięcy osób. Eee, za, za, za sam 2016 rok jego straty to 650 milionów dolarów, czyli jakbyśmy sobie to sumowali, to miliardowe straty są. Później dosłownie Aetna, inny duży ubezpieczyciel, powiedział, że wychodzi z 11, z 11 na 15 stanów, czyli też większość. Straty to 300 milionów dolarów, ale to nie koniec. Dyrektor generalny Aetny Mark Bertolini powiedział bardzo ważną rzecz. Szkoda, że po fakcie, a nie przed tą reformą. Zdecydowana większość płatników doświadcza ciągłego stresu, czyli ubezpieczycieli, tak? doświadcza ciągłego stresu finansowego w ramach swojej działalności na rynkach giełdach. Zapewnienie konsumentom przystępnych cenowo wysokiej jakości opcji opieki zdrowotnej nie jest możliwe bez zrównoważonej opieki z ryzyka. Czyli nie da się ubezpieczyć. Tak, przy wsparciu rządowych funduszy, przy tym całym kombinowaniu CSR-ach i tak dalej, ulgach, i tak dalej, nie jest to możliwe. Po prostu jest jedno to było zmiotło to tych największych ubezpieczycieli bardzo szybko wyszli. Tak naprawdę po, po dwóch-trzech latach. Ale to nie jest koniec, bo Humana, duży, inny duży ubezpieczyciel, w kolejnym roku w 2017 powiedział, że do 2018 całkowicie wychodzi z tego. I nie tylko z tych rynków giełd, tych Healthcare Insurance Marketplace, ale z, z, w ogóle z rynku ubezpieczeń indywidualnych w całych Stanach Zjednoczonych. One też podlegały regulacjom Obamacare. W ogóle ze wszystkiego. Jako główny, widzicie, uzasadnienie jest dokładnie takie samo. Niezrównoważona pula ryzyka. Nie da się. Ale to nie tak, że rynek zawodzi. Tak? To nie o to chodzi. Po prostu rynek, reakcja rynku jest pokazaniem, że no ten, ten plan rządowy na nic się zdał. I Humana ubezpieczała akurat 150 tysięcy osób. I inny ważny powód takich to było zablokowanie fuzji. A Etna się miała połączyć bodajże z Humaną. I ta fuzja miała opierać na 34 miliardy dolarów, ale rząd federalny, bodajże czy tam najwyższy rząd, tak? Tam, nie rząd tylko sąd, przepraszam, zablokował tę fuzję, bo monopol. Ale jak demokraci krzyczą, potrzebujemy systemu jednego płatnika, to już nie jest monopol. Albo jak doprowadzano do tego, żeby szpitale się tam y, takie fuzje dokonywały, to też nie przeszkadzało. A szpitale mają pozycję monopolistyczną. In, inni ubezpieczyciele, pomiędzy ENWEM i Cigna, jeszcze wyższe, też zablokowali. To by im pomogło, bo by mogli kosztami lepiej zarządzać. Jednak te składki bardziej w ryzach trzymać już, ale, ale nie wolno. No, to do widzenia. No i tak to się skończyło. Ale pro, z, natomiast tutaj zmiot, to byli duży ubezpieczyciele, natomiast ta, te regulacje zmiotły także mniejsze podmioty, tak zwane, ja tak sobie nazwałem, spółdzielnie zdrowotne, czy takie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. To różnie sobie możemy nazywać. Nie ma takiej polskiej wersji, więc yy, a nóż się przyjmie, moja trochę jak w piłkarskim pokerze zakładamy spółdzielnie, No i Jakie, jakie były efekty, bo to był swego rodzaju poker. One miały z założenia być organizacjami non-profit, czyli nie, nie, nie dzielą się zyskami z akcjonariuszami, członkowie zasiadają w zarządzach. wiecie Trochę taki syndykalizm, nie? tak nam trochę zajeżdża. Yy, syndykalizmem. Yy, no i yy, to jest ostatnie, ostatnie, jest ciekawe, bo one miały być nastawione na konsumentów, a nie na zysk, oraz oferować tańsze plany zdrowotne od swoich stosunków do swoich komercyjnych konkurentów. Jak to się skończyło? Skończyło się tak, że utworzono 23 spółdzielnie, które dostały dofinansowanie od rządu 2,4 miliarda dolarów, znowu mówię o miliardowych kwotach. No i jak widzicie, były po pierwsze no, źle zarządzane, mniej członków, o wysokim ryzyku zdrowotnym i w 2017, czyli po trzech latach z 23 zostało 7, które ubezpieczały 350 tysięcy osób, a te 16, które zostały no, zamknięte yy, wcześniej pozyskały od rządu środki, widzicie, 7-7 miliarda dolarów? Tak przepadło, nie ma. A co z tymi, co tam byli ubezpieczeni, no to już tam inna sprawa. Yy, I był raport z publicznej instytucji Generalnego Inspektora Departamentu Zdrowia i Opieki Zdrowotnej i tam yy, według tego raportu już było wiadomo, wszystkie spółdzielnie oprócz jednej poniosły straty, a ponad połowa Odnotowała straty netto w wysokości co najmniej 15 milionów dolarów w pierwszym roku swojej działalności. W pierwszym roku tylko. I co więcej, w raporcie zwrócono uwagę na fakt, iż wiele z nich ustaliło składki na poziomie wyższym niż ubezpieczyciele komercyjni. Chyba miało być inaczej według założenia. Tak się kończy nieumiejętność zarządzania. I tam wskazywano, że nie, nie potrafił zarządzać ryzykiem, złe zarządzanie w ogóle, po prostu gorsza jakość w przedsiębiorstwa tak, w takim ogólnym znaczeniu ale przede wszystkim te to, to nie przeskoczymy pewnych rzeczy i y, jak nie ma ubezpieczycieli no to ubezpieczeni mają gorszy dostęp do y, jest ich mniej mają gorszy dostęp do świadczeń zwróćcie uwagę że y, to, to, to na szaro tak czyli to jest w hrabstwach ale to też może być mylące Tu trzeba powiedzieć że jeżeli mamy jakieś hrabstwo czy taki najniższy szczebel administracyjny w USA chyba Wyobraźmy sobie, że tam jest 10 miasteczek jeżeli na przykład w dwóch są ubezpieczyciele to się traktuje, że jest jakby teoretycznie w całym hrabstwie, więc to może być mylące, to taka mała uwaga. Ale no to tak, w 2016 było 64%, tak? czyli znaczy trzech lub więcej w danym hrabstwie, tak? A w 2020 już tylko 29, a tam gdzie był jeden i dwóch, no to widzicie, że ten, te udziały wzrosły, tak? Więc gorszy dostęp. Nie macie tylu konkurentów. Wypadają, bo wychodzą tak, czy to są duzi, czy mali. Mm. I był taki słynny przypadek jego hrabstwa Zarizony, Pinal County, które po decyzji Aetny o wycofaniu się z rynku stanęło przed takim widmem, że tam żadnego ubezpieczyciela nie będzie. Ostatecznie Blue Cross, Blue Shield Zarizony tam został i tam 10 tysięcy osób mogło zachować swoje plany, aczkolwiek zapewne cena tych planów wzrosła, udział własny wzrósł i tak dalej. No ale formalnie mają ubezpieczenie. To się liczy. Żartuję oczywiście. No i podsumowanie, tak to się skończyło. To nie wyszło. Yy, w zasadzie to, o czym już wszystkim mówiliśmy, kalkulacja ekonomiczna ma znaczenie, także ta przeprowadzana przez ubezpieczycieli, która szczególnie bazuje na rachunku prawdopodobieństwa. Utworzone rynki giełdy nie ułatwiły dostępu, okazały się bardzo niestabilne w zasadzie w każdym z tych elementów, które omawiałem. Nie było jakiegoś ani jednego momentu, gdzie była chociaż nadzieja, to w ogóle wystartowało beznadziejnie. Nawet ta, jest taka ciekawostka, strona rządowa, Health Gov, poprzez którą się rejestrowali do tych planów, ona w ogóle miała jakieś awarie na początku, a miała chyba wstępnie kosztować kilka, nie wiem, już tam chyba 100-200 milionów dolarów, a chyba kosztowała parę miliardów dolarów. W ogóle tak skoczyło już, mam gdzieś dokładne dane, nie pamiętam, ale tak z milionów w miliardy budżet się rozszerzył. Yy, więc od, wszystko po prostu źle, od samego początku jakiś koszmar. Yy, no i yy, w zasadzie, tak, to, to, co jest tutaj napisane, nie można wskazać żadnej grupy, no, tak naprawdę, która by mogła być zadowolona. Nawet ci, co mają te ulgi, co płacą relatywnie niższe składki, no to mają problem z tym udziałem własnym, ale to też jest tak naprawdę składka ubezpieczeniowa i. Yy. Yy, więc i tak jak tutaj napisałem, ta spirala miała trochę inny przebieg, te ulgi przytrzymały to wychodzenie tych ubezpieczonych, ale yy, do tej spirali doszło, tylko ona się rozpłynęła na pozostałe sfery społeczne, tak? na budżet federalny, na budżety stanowe, na, na podatników itd. i tak dalej i nie ma nikogo zadowolonego tak naprawdę i yy, jeżeli by Państwo chcieli jeszcze sobie to Doczytać dokładniej, to przede wszystkim trzeba polecić książkę Boba Marfiego, którą napisał z Dagiem McGuffin, Primal Prescription, gdzie tam są pierwsze lata Obamacare omawiane, a wcześniej cała historia interwencjonizmu w USA w opiece zdrowotnej. Sally Pipes, 10 mitów na temat y, amerykańskiej opieki zdrowotnej. Tam jest m.in. Y, też ten mit, bardzo fajnie napisała o nieubezpieczonych, że jak tak sobie poanalizujemy, to oni tak naprawdę. Albo nie potrzebują, albo nie mogą nabyć, a nie mogą nabyć, bo tak państwo reguluje rynek ubezpieczeń. Scott Atlas, też taka książka o tym, że ta reforma przyniesie dużo problemów, a te problemy Ameryki to wcale nie są takie, jak się omawia generalnie, więc też taka, tak, taki zdrow, zdroworozsądkowy punkt widzenia. Goodman to mówiłem, Musgrave Herrick, po polsku się ta książka ukazała i chyba po angielsku jest Live at Risk, po polsku Jak uzdrowić służbę zdrowia. I tu jest pokazane, że Ameryka no, generalnie ma dobrą jakość opieki zdrowotnej, na pewno lepszą niż kraje europejskie. Jednak zachowany jest ten element instytucji prywatnych, fakt, że regulowanych, ale pokazują, że te wyniki tak są lepsze. Kolejna książka: dlaczego Amerykanie płacą tyle za opiekę zdrowotną, też tutaj podejmują autorzy. Do, takie do takich wniosku dochodzą, że jest ta dominacja systemu trzeciej strony, Ubezpieczycie za siebie wszystko płaci, a ty masz problem z nabyciem usługi bezpośrednio. Tim Maciun właśnie tutaj opisał, hmm, w przypadek Irlandii, tej, 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 tej przypadek, tej, tej spirali śmierci, tej spirali przystępności, jaką to nazwał, więc dosłownie parę stron, można, można sobie zerknąć. I moja książka y, na podstawie pracy doktorskiej, y, jak funkcjonowałby całkowicie rynkowy system ochrony zdrowia i jakie znaczenie ma wycena ryzyka ubezpieczeniowego. To już tyle. Dziękuję bardzo.